Witajcie moi kochani! Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na raczej dość istotny temat, ponieważ wydaje mi się, że wiele z nas po prostu popełnia raczej dość kluczowy problem i trzeba go rozwiązać. Mianowicie chcę z wami porozmawiać, dlaczego nie warto być sobą. Zatem od razu przechodząc do sedna, po pierwsze, no bo tak najzwyczajniej w świecie nie ma to sensu. Skoro już coś jest, skoro coś jest w modzie, skoro coś jest takie typowe, skoro coś już stworzył ogół i wszyscy to uważają za fajne, to znaczy, że to po prostu jest fajne. Nie ma sensu wydziwiać, tworzyć czegoś nowego, nie ma sensu wyrażać jakiejś swojej kreatywności czy czegoś, bo to jest po prostu brzydkie. Skoro wszyscy coś robią, skoro wszyscy uważają, że coś jest dobre, no to chyba logiczne, że to jest dobre. I w takim razie wy też powinniście tak uważać, ponieważ tutaj wasza oryginalność jest bezsensowna. Jest brzydka, jest nudna, jest raczej taka słaba, tak chcecie się po prostu wychylić. Naprawdę nie ma to sensu. Po prostu lepiej się dostosujcie do tych aktualnie obowiązujących trendów i tego, co ogólnie jest uważane za fajne, bo to jest po prostu znacznie lepsze. I tutaj bierzcie pod uwagę wiele aspektów, na przykład poczucie humoru, ulubiony kolor, ulubiona gra, książka, film, styl ubioru, zachowanie i tak dalej. Jeśli coś jest w modzie, to lepiej wy po prostu tego przestrzegajcie. Nie twórzcie jakichś tam nowych, dziwnych rzeczy, bo to po prostu nie ma sensu. Po drugie, istnieją takie szanse, że ktoś będzie się z nas wyśmiewać za taką naszą oryginalność. I wiecie co? W takiej sytuacji on ma zupełną rację, bo chce nam w ten sposób pokazać, tak w raczej taki przyjacielski sposób, że właśnie taka oryginalność po prostu nie ma raczej sensu. Że lepiej się dostosować do obecnych trendów, a nie tam tworzyć jakąś swoją własną fantazję. Poprzyjmy to przykładem. Na przykład wielokrotnie usłyszałem, że nie powinienem śmiać się ze wszystkiego, że nie powinienem grać w Blockster Planet, bo to jakaś, wiecie, taka gra dla dzieci, że mój ubiór jest dziecinny, że moje poczucie humoru jest żałosne. I generalnie się bardzo tego zapierałem. Uważałem, że nie, że to nieprawda, że przecież to jest fajne. Ale z drugiej strony troszkę poszedłem po rozum do głowy i to mi troszkę dało do myślenia. Bo autentycznie, no jednak jakaś prawda w tym jest. Takie śmianie się ze wszystkiego jest żałosne. Kolorowe ubrania są takie bardziej dziecinne, no przecież na mój wiek tak nie przystało. Nie powinienem mieć takiego żałosnego poczucia humoru, ponieważ wszyscy jakby się śmieją z innych rzeczy, więc ja także powinienem. Także taka dla was przestroga. Nie bądźcie inni, nie bądźcie oryginalni. Dostosujcie się do tych trendów, po prostu róbcie to, co inni, a wtedy będziecie zabawni, będziecie ładni, będziecie po prostu lepsi. Chciałbym w tym miejscu bardzo wszystkich przeprosić za to, że tak bardzo was zraniłem tym, jaki jestem. Ja wiem, że wy macie rację. I przepraszam, że tak bardzo się denerwowałem, kiedy udzielaliście mi takiej porady, że powinienem to zmienić. Macie zupełną rację. Naprawdę przepraszam za to, że tak się na to denerwowałem. Po trzecie, oryginalny styl bycia może być raczej krzywdzący. Znaczy nie tyle krzywdzący, co raczej taki dysgustujący. Bo jeśli ktoś jest od was lepszy i tak patrzy, jak wy próbujecie być fajni, to może musiał zrobić niedobrze. I w sumie no, słusznie. Bo takie wydziwianie istotnie jest żałosne. Więc nie popełniajcie tego błędu. Po czwarte, po prostu bądźcie normalni. Jak już sobie ustaliliśmy, nie róbcie nic nadzwyczajnego. Nie wykraczajcie poza normę, po prostu bądźcie normalni. Róbcie to, co na normalnego człowieka przystało. Nie wydziwiajcie, po prostu to, co jest jakieś nowe, jakieś kreatywne, nieszablonowe, albo, nie daj Panie Boże, oryginalne, jest po prostu złe i gorsze. Róbcie tylko to, co jest powszechnie uważane za normalne. Trzeba być takim, żeby właśnie podobać się ludziom. Żeby to ich właśnie zadowolić. A reszta jest raczej nieważna. Więc porzućcie oryginalność już dzisiaj. Stańcie się tacy normalni. I wtedy gwarantuję wam, że będziecie szczęśliwi. Bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że wam się podobało i że ten film wam trochę pomógł oraz że otworzył wasze oczy na rzeczywistość. Przestańcie żyć w błędzie. Stańcie się normalni, a wtedy wam gwarantuję, że na pewno będziecie szczęśliwi. Uwielbiam was, moje kochane kociaczki. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję wam, kochani. Do zobaczenia już niebawem. Pa, pa, kociaczki! Dobra, słuchajcie, jeśli ktoś to ogląda i nadal nie rozumie, to ustalmy sobie jedną rzecz. Moi drodzy, po prostu bądźcie sobą. Niech każdy z was będzie oryginalny. Bądźcie kreatywni, nieszablonowi. Wyrażajcie siebie i nie bójcie się tego. Nawet jeśli ktoś wam mówi, że to jest złe, brzydkie, niefajne i tak dalej. Miejcie to gdzieś.
bądźcie sobą, gdyż to, że jesteśmy inni, jesteśmy różni i kreatywni, to jest właśnie piękne. Pamiętajcie o tym, moi kochani. Nie, no co ty, skąd ten pomysł?